Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14 porządku obrad. Druk numer 235. W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy 6 Bronowice na rok 2013 w brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały jest realizacją zapisów statutowych. Czytam załącznik do uchwały. Plan pracy Komisji Informacji i Promocji na rok 2013. Pierwsze. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Punkt drugi. Do zadań komisji należy punkt A. Udział w redagowaniu Gazety Bronowickiej oraz strony internetowej wydawnictw dzielnicy oraz przedsięwzięć o charakterze promocyjnym. Podpunkt B. Przygotowywanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań priorytetowych z zakresu informacji i kontaktu z mieszkańcami. Podpunkt C. Przygotowywanie projektów, opinii i wniosków w zakresie nazewnictwa ulic. Podpunkt D. Promocja Bronowic i Mydlnik w Krakowie, a w szczególności w zakresie promocji kulturalnej i artystycznej. Podpunkt E. Współpraca informacyjna między dzielnicami Krakowa. Podpunkt F. Obsługa tablic informacyjnych. Podpunkt G. Inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy w granicach określonych statutem. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Ja tylko w jednej kwestii, mianowicie trochę mnie rozbawił jeden z punktów, nie pamiętam, który tego planu pracy, mianowicie w zeszłym roku już był wpisany i absolutnie nierealizowany, to po co się go wpisuje w tym roku, skoro znowu się go pewnie nie będzie realizować. Chodzi mi o obsługę tablic. Czy Komisja Informacji i Promocji choćby jedną z tych tablic obsługuje? No nie zauważam. Nie wszędzie, co prawda, chadzam, ale tam, gdzie widzę, to po prostu teren jest dziewiczy. Jak była brudna, tak jest, jak obklejona, tak jest, a jak wiszą starocie, prawda, tak wiszą, to po co robić fikcję? Tylko dlatego, że taki jest wymóg może statutowy, nie wiem. Bo skoro tego nie robicie, to po co to pisujecie? Wybierzcie po prostu tyle. Może bardzo proszę o udzielenie głosu przewodniczącemu. Decyzją Rady było przejęcie tablic informacyjnych przez w opiekę radnych, żeby uniknąć kosztów prowadzenia tychże tablic. Szanowni Państwo, Nowakowie zrezygnowali z prowadzenia tychże tablic, pomimo domagania się szerokiej informacji mieszkańców. Dlatego nie rozumiem argumentów, że tablice nie są prowadzone. Decyzją komisji. Ale to komisja pisała sobie do pracy, pani pan proszę Państwa, ma głos pani radna Skoczyńska Małgorzata, bardzo proszę. Średnio 5 razy w miesiącu wpływają do radnych informacje, które są gotowe do zamieszczenia na tablicach. Jest to prowadzone w ramach zadań. W związku z czym pytanie jest takie, czy to jest plan pracy komisji, czy plan pracy radnych? A po drugie, ja poproszę w takim razie tą uchwałę, którą to Rada podjęła, aby uznać, że... Ale przepraszam bardzo, przed chwilą Pani powiedziała, że Rada zadecydowała, co jest jednoznaczne, że musiała podjąć uchwałę o tym, aby radni podjęli się obsługiwania tablic. Przypominam sobie. Jeżeli mi ją Pani wskaże, to uznam, że mam zbiorowy. Na razie jest opinię. Być może pomyliłam. Ale nie może być tak, że pan, wszystko jedno kto powie tak, proszę Państwa, radny od dziś komisja, mimo że to ma w planie pracy, nie będzie obsługiwać tablic, bo ją na to nie stać, nie ma czasu, woli i tak dalej. Kto z Państwa radnych się podejmuje? No może się tam podjęło kilka osób, nie wiem kto, ja wiem, żebyśmy się podjęli i wiem dlaczego świadomie się z tego wycofaliśmy. W związku z czym, jeżeli tych tablic się nie obsługuje, to nie wiem, którzy radni się jeszcze podjęli, się do tego jakoś pewnie nie przyzna i którą tablicę obsługują, bo te, które ja obserwuję, są wszystkie zaniedbane,
od lat, od początku praktycznej kadencji. Więc nie można powiedzieć o tym, że Rada podjęła decyzję, że obsługują radni, bo ich nie obsługują i nie jest to tylko sprawa państwa Nowaku, jak pani mówi. Po drugie, nie widzę sensu wpisywania tego do planu pracy komisji, bo komisja nie podpisała umowy z radnymi o to, żeby ją zwalniali z obowiązku obsługiwania. Tak, tyle. Przede wszystkim chciałam Panią zaprosić na posiedzenie Komisji Informacji i Promocji. W celu? W celu zobaczenia, zwrócenia uwagi na dyskusje poruszane w gronie. Każdy może przyjechać. Po drugie, istotną sprawą jest, że demontaż jednej tablicy jest to koszt 500 zł. Więc decyzją komisji tablice, które zostały, służą jako tablice informacyjne dla mieszkańców i nie są prowadzone przez radę. To czemu wisi tam na czacie, że są rady dzielnicy, to jest raz. I czemu są tak brudne? I czemu pani wpisuje do planu pracy, że są obsługiwane przez komisję? Bo nie też są. Założeniem komisji informacji jest promocji jest prowadzenie kilku tablic, a nie sztuk. Który? 10. To poproszę o wskazanie, które są prowadzone przez Nie mogę tego podać, gdyż musiałabym pozostałe zdemontować. Nie, ja chcę tu, nie na papierze oficjalnym biurowym, które są obsługiwane, żebym mogła zobaczyć, że są obsługiwane i powiedzieć mieszkańcom, tam możecie w ciemno iść, bo są. Plac na rynach, widok. Widok? Tak. Proszę mnie nie rozśmieszać, bo tam dopiero co szłam na zakup. Ale bardzo proszę, nie przekazać, że ja dobra, wyślijcie Państwo, posiadacie kiedy tablicę na osiedlu Widok przy pętli tramwajowej prowadził Pan Nowak, informacje zmieniały się średnio raz na 3 miesiące. Tak się zmieniały, jak dostarczane były do nas informacje. Dlatego z tego zrezygnowaliśmy, bo wieszanie czegoś post factum nie ma sensu. Bardzo proszę o niedyskutowanie między sobą, tylko zabieranie głosu w dyskusji. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Znaczy, myślę, że wniosek pani radnej Nowak jest zasadny. No, rzeczywiście na moim terenie, na terenie mojego pomysłu są dwie tablice, no i ja je obsługuję, więc komisja nie obsługuje. Rzeczywiście wydaje mi się, nie wchodzę. Nawet komisja dostarcza informacje. To wpiszmy w planie pracy nawet. Nie, 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 absolutnie nie. Znaczy, po informacji zgłaszam się ja i fizycznie ją otrzymuję z sekretariatu, więc działania ingerencji tej komisji nigdy. To jest pierwsza rzecz. Więc wracając do punktu wyjścia, wydaje mi się, że zasadnym jest skreślenie tego punktu z prawem komisji, no, skoro nie jest w porządku. To było statutowe. No, no właśnie. No, albo się wypowiada, albo się nie wypowiada. Pewnie się, ale. Proszę, przepraszam bardzo pani radna, pan radny Nowak. Ponieważ nasze nazwisko dzisiaj tutaj dosyć często się pojawia w dyskusji. Ja chciałbym zapytać panią przewodniczącą komisji, czy wie, dlaczego ja zrezygnowałem z obsługi tablicy? Bo to było przedmiotem skargi do komisji rewizyjnej radnego Stefana Sulińskiego, ale nie ukrywam, że miałem w tym też pewien udział i dlatego przyszedłem na posiedzenie komisji rewizyjnej. Bo to się akurat te dwie komisje wiąże. Otóż, proszę państwa, przedmiotem skargi do komisji rewizyjnej na działanie zarządu było to, że mieliśmy całkowite embargo na informacje przez okres chyba 5 miesięcy. Jak ja jako radny, który przygotował tablicę, wyczyścił, odświeżył, wyrzucił wszystkie stare rzeczy, powiesiłem to, co miałem, a potem przez 5 miesięcy, mimo upomnień, świadkiem była pani przewodnicząca Skoczyńska, że rozmawiałem z panem Jackiem na temat dostarczania, na temat sposobu dostarczania tych informacji. Przez 5 miesięcy mieliśmy embargo na jakiekolwiek informacje. To, co mieliśmy, przepraszam, wieszać. I uważam, że pani ma naprawdę duży tupet, żeby mnie wywoływać do tablicy i przerzucać swoje obowiązki na mnie jako radnego, który z własnej nieprzymuszonej woli podjął się czegoś, co państwo sabotowaliście, bo przecież to pani powinna spowodować, żeby obieg informacji był jak najlepszy. A państwo to sabotowaliście i pani mnie dzisiaj z tego czyni zarzut. Wyjątkowy. Jestem pełen zdania. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo proszę. Chciałam zapoznać państwa z paragrafem 30 statutu i odczytać, co należy do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały one powołane. Należy w szczególności punkt pierwszy, doradztwo i inicjowanie działań rady. Punkt drugi, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. Punkt trzeci, opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności. Punkt czwarty, ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd miejskiej jednostki organizacyjnej działające na terenie dzielnicy. Punkt piąty, współpraca z innymi komisjami. Punkt szósty, składanie wniosku do zarządu. Nie ma żadnej tutaj mowy na temat obsługi tablic informacyjnych. Bo to komisja, sekundeczkę,
przytoczyłam to, co jest zgodnie ze statutem. Komisja, mogę powiedzieć, że wyszła ponad podstawowy zakres zobowiązań i wpadłam tym samym w swoje własne sidła. Jeszcze nie wiadomo, bo to jest plan na ten rok. Propagandę. Jeżeli chodzi o pytania zadawane przez radnych. Proszę bardzo. Działalność informacyjną na terenie dzielnicy, działalność informacyjna na terenie dzielnicy spoczywa na zarządzie. Dlatego dziwne by było, jeśli ja wysyłałabym wszelkie pisma, które przychodzą do biura rady i przepraszam, organizowała komisję za każdym razem, kiedy trzeba będzie przekazać szybko informacje, na przykład o obwieszczeniach do mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Pani nie słuchała mojej wypowiedzi. Moja wypowiedź dotyczyła tego, że uzgadnialiśmy, jaki będzie tryb i obieg. I ja prosiłem panią o wsparcie. Prosiłem o wsparcie o to, żebym regularnie od zarządu otrzymywał informacje. Nie od pani, tylko od zarządu. Pokolenia się zmieniają i dzisiaj inwestujemy w inne środki przekazu, a nie tylko stare, brudne tablice, które służą jedynie pewnej części mieszkańców. Internet, którego cała masa ludzi nie posiada. Do 60% mieszkań dociera jedynie internet. Te pozostałe 40 jest wykluczone dzięki pani. Proszę państwa, ja rozumiem, że obsługa tablic informacyjnych wpisana tutaj ma zadbać o to, że komisja będzie nadzorować być może, czy przeglądać te tablice, czy informacje są na bieżąco wywieszane, kontrolować, czy inicjować i zachęcać radnych do współpracy i do wywieszania w swoich okręgach wyborczych informacji, które mają służyć naszym mieszkańcom. Pan radny, bardzo proszę. Ja mam taką propozycję, żeby na przyszłe posiedzenie sesji Rady Dzielnicy komisja do spraw właśnie informacji i promocji przygotowała wykaz tablic, które są jeszcze obsługiwane, prawda, czy przez radnych, czy przez samą komisję. Być może, że jeszcze są jakieś takie, że się zgłosi jakieś chętnie do dalszej obsługi i wtedy temat będzie jasno, prawda, postawiony, że tyle tablic jest, tyle obsługuje radny, a pozostałe na przykład obsługuje komisja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad na tą sprawę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Tak jest. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wyszła i dwie osoby nieobecne. Zgadza się? Na podstawie wyniku głosowania chcę jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.